Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Postanowiłem się wrócić do starej kopalni i spenetrować jeszcze jeden szyb, w którym mnie nie było. I tutaj na pewno znajdziemy Alepha. O, jest tutaj. Świetny dialog, szkoda tylko, że nie my. Co masz na myśli? Co ma? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym, tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś 10 bryłek. Jasne. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. O, już go mamy. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji, zgłoś się do mnie. Na pewno będę mógł ci pomóc. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? Jasne. A masz 10 bryłek rudy? Jasne. W kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glenn, jeden z kopaczy, na górze może ci dostarczyć parę wytrychów. Okej. Wiesz coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. Masz 3 dychy. W porządku. Tak się składa, że mam ten klucz przy sobie. No i super. Powodzenia. Cóż, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jasne. Brandy. Wydaj Alepha. Czy ja wiem, czy jest nam to potrzebne? Dalej to raczej pełzacze, nie? No dalej to dziura po prostu. Dobra, myślę, że... Nie wiem. A wydajmy go. Zobaczymy, co się stanie. Słuchaj, za każdym razem, kiedy się odwracasz, Alef siedzi bezczynnie i zbija bąki. Czyżby? Wiesz, jakich ludzi nienawidzę jeszcze bardziej od obiboków? Donosicieli! Zejdź mi z oczu! O. Doniosłeś na mnie Brandykowi? Spadaj stąd. Okej. No nie będziemy płakać z tego powodu, nie? Poobrażali się. Idziemy na górę. Ograbimy tę skrzynkę ze składowiska. Nawet dwie tam chyba są. Zaraz zobaczymy. Składowisko. Gdzie to było? Chyba niżej. Kurde, ciemno tutaj? Nie, wyżej. Sam już nie wiem, nie jestem pewien. Nie, tu jest wejście do kopalni. No, oczywiście. Lecimy niżej. Aaron, to jeszcze niżej. Dobra, wiem wszystko. Tam. Ej, jakieś zwoje.
światło, tak? Kula ognia. Albo ognisty pocisk. I tutaj. 200 bryłek. Tu jest kula ognia. Tam był ognisty pocisk. Okej, okay, sympatycznie. Podleczę się trochę. Zwróćcie uwagę, że Bezi przełożył pochodnie do drugiej ręki. Ale dalej biegnie, jakby ją trzymał. Nie było tego chyba kiedyś, nie? Alberto. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa! Ojojoj. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. No i fajnie. Schowaj, bro. Masz szczęście. Grim. Powodzenia. Nawzajem. Dobra, wychodzimy już stąd. Mamy listę. Wracamy do nowego obozu. Sorry, Ulbert. Jakoś tak wyszło, no. Snipes. Idziemy na samą górę, tam będzie Glen, tak? I od Glena możemy w sumie faktycznie kupić parę wytrychów. Mamy 18 w sumie. 1200 bryłek, trzeba to wydawać w ogóle zacząć. Tak mi się coś wydaje. Tędy. Sentino. Mogę? Mam tu 5 wytrychów. No to 5 mogę wziąć. Strzały. Mamy 63. Nic pilnego, nie? Esencja magicznej energii. 25 bryłek. Kurde, też moglibyśmy wziąć. Trzeba zacząć zbierać. Piwo. Ryżówka. Okej. Wino. Dobra, no to dopłacimy złotem. Rudą. I tyle. Make a deal. Elegancko. Wychodzimy. Jeszcze ten Glen, on jest tutaj, tak? Zapadł mi w pamięć. Słyszałem, że można tu kupić wytrychy. Skoro okazałeś się na tyle sprytny, żeby do mnie dotrzeć, możesz kilka kupić. To będzie 10 bryłek rudy za sztukę. Chcę... O, tylko wytrychy? Dobra. Nie miał nawet rudy, nie? Uciekamy. Uciekamy do nowego obozu. W sumie na dłuższą metę nam się tu wszystko ogarnęło, nie? Gornadrak. Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Co? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Okej. Po co Korkalamowi ta wydzielina? Po co? Z tego co wiem,
przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Wow. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Okej. Okay. Macie wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Okej. Okay. Czegoś się nauczyliśmy, nie? Pozyskiwanie wydzieliny pełzaczy. Ciekawostka. Tak się teraz zastanawiam, czy potrzebne są nam te spodnie kopacza, ale myślę, że tak. Wezmę. Zbroja to zbroja. Moglibyśmy po prostu sobie coś kupić już po dołączeniu do któregoś obozu. Ale lepsze to niż nic na teraz. Czy ja tędy dojdę do nowego obozu? Czy ja dojdę? Oczywiście, że tak. Pytanie, w lewo czy w prawo? A, w lewo. Chodźmy zatem w lewo. Przy okazji może wpadniemy na jakieś mopki, coś. Już bez jego całkiem niezły fighter się zrobił, nie? Tędy chyba moglibyśmy się przedrzeć na skróty, co? Może. Ja nie wiem, czy dobrze czytam tę mapę w ogóle. Tak, to jest tawerna, oczywiście, że tak. Chodźmy tędy. Ojej. Zanurzył się. No tak, to jest nowy obóz. Fajna ta mapa, taka nie za duża, wszystko jest takie skondensowane tutaj, nie? Można to lubić. Ore, ty bezi, proszę cię. Oj. Jeszcze będziemy musieli oprawić lewusa któregoś dnia, nie? Lewusa, jego kolegę i ryżowego księcia, ale to na spokojnie, za chwilę. Nie pali się. Okej. Wbijamy się do obozu. Mamy listę, możemy ją dać Laresowi. I kurde, chyba tak zrobię. Czemu by nie? Homer czuwa nad Tamą. Będzie trzeba z tym Wikidałem kiedyś załatwić sprawę, nie? Ale to też, na spokojnie, wszystko w swoim czasie. Dobra, zajdźmy do Laresa. Najpierw, jako że jest najbardziej po drodze. Kiedyś takie sprawy. O, pająk. Zawsze to samo. Okej, mniejsza z tym. Jak sobie życzysz. Pająk mi tu łazi. Do Laresa. Znowu ty! No co? Mam listę z zamówieniami ze starej kopalni. Nieźle! Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać cię próbie, tak? Założę się, że Torusa trafia teraz jasny szlak! Dobra. To Diego zlecił mi to zadanie. Diego wypełnia tylko rozkazy Torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść, czy nie? Wchodź śmiało. Laresowi oczy wyjdą na wierzch. No nie. Może zapiszemy, co? Co tam, Laresie?
Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O, niech mnie. Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż. Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. Okay. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. Mhm. Okej, okay, koniec. Żeby założyć ten łuk, potrzebowałbym zręczności. Pytanie, czy to ma sens jakiś? Mam 16 punktów, a potrzebuję 2 punkty zręczności. Nie, tam... Olewam to na razie. Dobra, jakiś exp wpadł. Szarki. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Siekiera. Sierp. Pogrzebacz. Pałka. Same śmieci, nie? Dobra, na razie. Idę do kopalni. Chyba tędy, tak? Tam będzie takie miasteczko kopalniane jakby, jeśli mnie pamięć nie myli. Sprawdźmy to. Dobrze mówię? To coś tam niby jest, nie? Zobaczmy. Są ścierwojady. Śpią. Okej. Idziemy dalej. Co nas czeka tutaj? Żadnych wrogów, nic tu nie ma. Całkiem sielankowa wyprawa, nie? Widzę kretoszczury. A przynajmniej jednego. Jest drugi. Spoko. Jest trzeci, jest czwarty. I jest wilk. To już nie przelewki. Chodźmy po wilka. O, skóra wilka kły. Elegancko, to są wszystko pieniądze, nie? Może podjem trochę. Okej. Okay. I chodźmy dalej. Okej, okay, coś tu jest. Najemnik. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Okej. Okay. Chcę się dostać do kopalni. Nie wróżę ci wielkich szans powodzenia, ale pogadaj z Okylem. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Kurde, tu wszyscy tacy mili, a tu nagle... taka odmiana, nie? Hej, ty! Co? Ja?
Nic nie robię. Szukam łóżka, bo tu oczywiście jak zawsze noc. Najemnik. Tu jest łóżko. O! Od razu lepiej, nie? Co to, nikt mnie nie przyczaił? To rabujemy. Winogrona. Się nakradł. No ale okej. Słajni. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Mhm. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Super. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie. Tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. No jasne. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Jak dużo rudy udało wam się dozbierać do tej pory? Jak? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. Aha, widziałem. I co, mamy zbroję, tak? Strój kopacza. Ochrona przed bronią 10, ochrona przed ogniem 5. Super. Elegancko. Kret. Najemnik. Kret. Kurde, skrzynki, których nikt nie pilnuje. Rewelacja. Wow. Ale się udało, co? Jedno surowe mięso. Skrzynka. Przepisy. Wartość 100. Ciekawe, co to za przepisy. Kret. Hej, ty! No, tak myślałem. Szybko się uczysz! Spoko, nie szukam problemów. Mhm. Okej. Okay. Pusto. Co, chyba tyle, nie? Do kopalni raczej wchodzić nie będę. Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. Czego tu szukasz? Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle. Potrafisz do piachu szybciej, niż myślisz. Kim jesteś? Jestem Oky. To ja rozkazuję w kotle. Pan ważny. Chciałem rzucić okiem na kopalnię. O, chciałeś sobie zrobić mały spacer po kopalni, co? No tak. Widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nikt nie może wejść do kopalni bez mojego pozwolenia! I zapamiętaj sobie! Ktokolwiek wejdzie do stróżówki bez mojej zgody, będzie martwym człowiekiem! Okej. Okay. Udzielisz mi pozwolenia? Powodzenia? Tu jakiś błąd jest.
Nawet cię nie znam! Dlaczego miałbym cię wpuścić do kopalni? A teraz spadaj stąd! Mam dużo roboty. Spadowa mam robotę, okej. Kret, najemnik. Najemnik. To co, wracamy na górę. Kret. Nie ma wstępu do kopalni, to nie ma. Najemnik, szkodnik. Tu kto? Hej ty, co się dzieje? Baloro. Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał. Czyżby? Może masz rację. A dlaczego? Świetnie, zapytaj mnie. Może mogę ci jakoś pomóc. No, może. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. To małe piwo. Oh, wow. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko. Co ty na to? Spoko. Nie wierzę mu ani trochę. Cóż, jak sobie życzysz. Marnujesz niepowtarzalną okazję. Zmieniłem zdanie. Teraz jest już za późno. O kurde. Co ty gadasz? Hej, ty! Masz szczęście. Można to piznąć stamtąd, nie? Tak mi się wydaje. Hej, ty! Hej, ty! Pogrzebacz, to miała być ta broń? No pewnie o to mu chodziło, nie? Oszukać mnie chciał. Co za łeb. Dobra, złazimy stąd. Gdzie ja się tu zapodziałem? Idziemy tam, nie? Mamy w sumie wszystko, po co tu przyszliśmy. Jakby nie patrzeć. Co jest, gościu? Zrobimy tak. Haha. A co tam jest dalej? Podejrzewam, że nic. Tak, wyjście. No i okej. To co, idziemy teraz z listą do starego obozu, do Diego. Myślę, że dołączymy do starego obozu jednak. Myślałem nad obozem na bagnie, ale... Nie jestem do końca pewien. Chyba zagramy klasyka, Maga Ognia. Chociaż, kurde... Obóz na bagnie też fajnie, nie? Ale tracimy dużo zadań. Prędzej czy później tak tam trafimy. Walimy do starego obozu, czym prędzej. Mogę tędy jakoś się przesmyknąć? Może. Gdzie wylądujemy? Żeby tylko było gdzie zeskoczyć, nie? Jakaś woda albo coś. Hop. Może tędy skałami jakoś zejdziemy? Raczej nie. Ścięte na kant, nie? Ja pierdzielę. Nic z tego. Za dużo Skyrima. Wróćmy na ścieżkę. Hop. Może tu jakoś. Siup. Powoli, okej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. O, perfekcyjnie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Tu co za ziomki? Najemnik, Kord.
chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? 10 punktów za pierwszy poziom. Ja w ogóle tego jeszcze nie zrobiłem. No to tak. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Okay. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia, ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Super, dzięki bardzo, ale wydawało mi się, że już to miałem. Szok. Ej, bez kitu, byłem pewien, że już to robiliśmy, nie? No jest zupełnie co innego. Dobra. Zapisuję. 6 punktów nam zostało. Ale zaraz mamy poziom, 8%. Kolejne punkty wpadną, nie? Co za dziwna sprawa. Dlatego te walki tak szły. Jak krew z nosa. Kurde blade. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Aż przejrzę te pierwsze odcinki, pierwsze 2-3 odcinki, czy przypadkiem się tego nie nauczyłem. To nie mój problem. Może miałem i to olałem, nie wiem. W każdym razie wychodzimy z nowego obozu. Tędy czy tędy? A może być ścieżką. I walimy na stary obóz. Zostaniemy cieniem, tak? Chyba tak. Chyba nigdy nie skończy. Ile mamy bryłek? 1103, spoko. Nigdy się nie nauczą. Krwiopijce, paskudne. Dobra, myślę, że zakończymy sobie w tym momencie odcinek. Ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę i... Nie leci żaden? Nie. Do zobaczyska.